Za mną ulica Zieleniecka i Park Skaryszewski, ale przede mną początek wycieczki na, po stadionie narodowym PGE Narodowym. Ten poziom tutaj to jest poziom zero, tak to jest nazywane. Tu jest 11 poziomów w tym całym budynku. Jak widać, jest wiele wejść. Takie główne wejście od ronda Waszyngtona to jest brama numer 2. Ona, o właśnie, znajduje się tutaj. Tędy wszedłem. No i zaraz zobaczymy sobie cały stadion, który jest olbrzymi tu do góry. O, jaki olbrzymi. O, a wokół stadionu można sobie biegać, między innymi. No to wchodzimy na taras widokowy. No to witam ze Stadionu Narodowego, PGE Narodowy. Jestem po wycieczce tuż, i właśnie mam zamiar Wam powiedzieć dużo fajnych rzeczy, których się wtedy dowiedziałem. Za mną przecudny widok, hałas nieziemski, bo tu jest ciągle jakaś budowa, ciągle coś się tutaj przerabia, ale może jakoś to będzie. PGE Narodowy, no wiadomo, zbudowany na Mistrzostwa Europy w 2012 roku, kosztował niemalże 2 miliardy złotych, co powinno było starczyć na 3 stadiony, ale cóż, jego pojemność, cała ta widownia, formalnie ma 58 tysięcy miejsc, natomiast no, rekordem jest oczywiście koncert Podsiadły, Dawida Podsiadły, który podobno zgromadził 80 tysięcy. Ponieważ od tego czasu, gdy PGE tutaj jest, no, odbywają się tutaj różne imprezy, ale nie tylko mecze, właściwie nie głównie mecze, tylko takie rzeczy jak konferencje gospodarcze, polityczne, jakieś targi, również imprezy sportowe z innych dziedzin. Przecież tutaj właśnie Anita Włodarczyk pobiła swój obecny rekord w rzucie młotem. I bodajże Usain Bolt też kiedyś tutaj biegał i ustanawiał jeden z rekordów, chyba już nieaktualny, na 100 metrów. Koncerty, targi, a nawet odbywają się tutaj śluby i urodziny. Oczywiście trzeba być bardzo bogaty albo bardzo mieć dojścia gdzieś we Włazach albo wszędzie, ale też można. Podobno odbyło się tutaj osiem chyba ślubów i czegoś tam jeszcze w tych salkach takich VIP-owskich, tam na tym poziomie mniej więcej. Także to też się dzieje. W tej chwili jesteśmy na wysokości, tak mi powiedziano, 48 metrów nad tą murawą, czy nad płytą. Iglica, którą tu widzimy, pod tymi monitorami jest iglica. Ona tam waży chyba, nie wiem, ze 100 ton, ale już zapomniałem tę daną. Ona jest 32 metry nad płytą. My jesteśmy około 48, a cały budynek ma 102 metry, licząc od płyty. Natomiast od ulicy po drugiej stronie podobno aż 120. Trochę historii. W latach 50. Około 55 roku zbudowano tutaj pierwszy stadion, stadion dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. On był piłkarski, ale bez świateł, był bardzo płaski, no ale jednak funkcjonował w ponad 30 lat. Potem w epoce, już po 89 roku, stał się jak zwykle, znaczy stał się praktycznie tym naszym największym jarmarkiem Europy, czyli takim Schaberplatzem, takim miejscem, gdzie handlowano oficjalnie i nieoficjalnie, a następnie w 2009 rozebrano to miejsce i rozpoczęto budowę w tym miejscu nowego stadionu, właśnie na Mistrzostwa Euro. Co tu jeszcze o tym stadionie wiemy? Ma 203 tysiące metrów sześciennych i to jest, zdaje się, największa kubatura w Warszawie. No, konkuruje z nim Pałac Kultury i Nauki, który powinniśmy widzieć właśnie po tamtej stronie, gdybyśmy byli na tamtej galerii, na tamtym szczycie, na tamtym tarasie widokowym. W tej chwili jest tutaj nieustanny remont tej płyty.
na mecze piłkarskie jednorazowo układana jest trawa i taka trawa jest sprowadzana gdzieś tam z zagranicy, ona potrafi kosztować 1 000 000 zł, a potem jest po prostu ściągana, wyrzucana, czy też rozdawana, czy gdzieś tam kładziona. Ponieważ bywają tutaj też oczywiście no, zawody lekkiej atletyki, a co najciekawsze, zdaje się, windsurfing też się tutaj odbywał. Więc jakoś tu wylano tutaj, prawda, jezioro i pływano z żaglem na windsurfingu. Całość budynku ma 11 poziomów. Płyta to jest poziom -2, tak sobie wyznaczono. Natomiast ta galeria, którą się wchodzi, to jest ta linia tam, którą widzicie, o chyba tutaj, którą się wchodzi z zewnątrz, to jest właśnie poziom 0. Wycieczka prowadzi nas jeszcze na poziom -3, tam jeszcze -4. Na -3, -4 są parkingi. Wydaje mi się, że na 1000 aut, ale nie pamiętam tej danej. 11 poziomów ogólnie. Teraz co my tutaj widzimy? Oczywiście po tej i po tamtej stronie są trybuny VIP-owskie, na które bilety potrafią kosztować tam 500 czy 1000 zł. Chodzimy teraz do loż. No i właśnie się spóźniłem. I właśnie nie zdążyłem wejść. Tu mamy widok z loży białej na płytę stadionu. Jest to no, druga co do najlepszości loża. Obok jest platynowa. No jest tutaj ubikacja, kuchnia. No i piękny oczywiście widok, ale wynajęcie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy chyba na dzień. No i wychodzimy do zwykłej klatki schodowej. Loża platynowa jest właśnie tutaj, jest jeszcze piękniejsza. No tam zwykle prezes Boniek czy takie osoby się oglądają mecze, czy tam imprezują, zapraszają ministrów, zapraszają wielkie osobistości, często prezydenta. A tu oczywiście widok na Warszawę z tamtej strony, czyli lewobrzeżną, ale niestety kamerka nie sfokusuje się na tym, nie będzie widać. Stąd widać pięknie Pałac Kultury i Nauki, zaraz za nim skrzydło i wszystko inne. Także tak wygląda ten główny korytarz. Po tej stronie to takie błyszczące, o, to jest control room. Tam będziemy tam, znaczy wycieczka tam idzie, tam są ludzie, którzy kierują bezpieczeństwem. Jakiś tam szef zawodów, odpowiedzialni za różne służby. To jesteśmy w centrum dowodzenia i na przykład na tym pulpicie możemy nacisnąć przycisk, który zamknie nam dach. Oczywiście procedura jest skomplikowana. To jest centrum dowodzenia z wszystkimi szefami bezpieczeństwa, służb informacyjnych, porządkowych. Operator CCTV, tu jest około 500 kamer, które pokazują obraz tutaj. Project manager tam siedzi, koordynator medyczny, no wszyscy. Także to jest control room, nie telewizyjny, tylko takich bez służb wewnętrznych. No i byliśmy tutaj. Staff only. Po drugiej stronie też takie złota, takie błyszczące białe, to jest z kolei centrum telewizyjne. Stamtąd się realizuje transmisje telewizyjne i tam są też studia telewizyjne. Natomiast dziennikarze, no oni pracują tam w głębi, tam gdzieś. Też wycieczka przechodzi przez te sale konferencyjne, gdzie prezes się PZPN, gdzie Lewandowski zasiada. Sala konferencyjna, na której często tłumaczą się nasi sportowcy, lewandowscy, nie lewandowscy, trenerzy. Tu właśnie siedzą, tu jest wtedy pięknie sponsorzy, są wyklejeni, łączy nas piłka. Przed chwilą tutaj siedziałem. A tam są oczywiście kamery. Dziennikarze siedzą sobie tutaj, mają podłączenie do wszystkiego, zadają niewygodne pytania. Także główna sala konferencyjna w PGE Narodowym. Na samym dole to, co widać tutaj, to główne wyjście, to jest właśnie wyjście dla zawodników. Tam się znajduje szatnia. Nasza szatnia jest po tej stronie.
a szatnia gości jest po przeciwnej, jest na poziomie murawy. Tam, no, szatnia jak szatnia, piękna, duża, tam są koszulki wszystkich naszych, znaczy takie symboliczne koszulki wszystkich naszych reprezentantów, ich szafki opisane. Tamtędy wycieczka też przechodzi, no, ciekawe wnętrze. Na płytę wychodzą tędy ze swoimi dziećmi pod rękę, a w tej chwili udajemy się do jednej z szatni. Gości czy gospodarzy nie ma znaczenia. Tak to tutaj wygląda. Bo by mi się zamknęło. Ubikacje. A w głębi jest taka jezdnia, jest taki ciąg komunikacyjny, który obiega cały stadion. No, tamtędy wjeżdżają i tam stają te autokary ze sportowcami. A w tej chwili idę taką jezdnią, takim traktem, taką ulicą, która okrąża cały stadion, ma podobną długość 700 metrów i tu właśnie wjeżdżają autokary. No, sportowców naszych i drużyny przeciwnej. Tam właśnie niedaleko za nami było wejście do tej strefy szatni. No i tak sobie idziemy. I to okrąża cały stadion. Podobno tutaj może wisieć 400 km kabli światłowodowych tutaj na tych właśnie wieszakach. Tutaj tam powyżej, czyli na tym poziomie, właśnie znajdują się te wszystkie loże dla najważniejszych gości. Loża platynowa, loża biała. No tam się rzeczywiście rewelacyjnie ogląda mecze i wszystkie inne imprezy. I właśnie w tamtym miejscu też są takie miejsca pod wynajem. Czyli tam można sobie zorganizować, no mówię, jak się jest bardzo bogaty, to można zorganizować sobie tam jakiś ślub czy urodziny dziecka. Jakieś firmy też mają powynajmowane takie miejsca biurowe, ponieważ ten budynek generalnie ma wielką kubaturę i jak się dowiedzieliśmy, on na siebie zarabia. Oczywiście na meczach, ale też na koncertach głównie i na tym takim wynajmie. Na poziomie minus trzecim znajduje się również kaplica wielowyznaniowa, bez żadnych symboli religijnych. Jedynie te marmurowe, czarne płyty wskazują kierunek na Mekkę, ważne dla muzułmanów. A poza tym, no, jest tutaj miejsce na ołtarz, jest potencjalna zakrystia. Tak wygląda kaplica na Stadionie Narodowym. No, bardzo ładna. Przedstawiciele pięciu wyznań zgodzili się wspólnie, że to właśnie tak powinno wyglądać. Także już tak ode mnie, bo już danych wielu tam zgromadzonych nie mam. Wycieczka, indywidualny bilet kosztuje 40 zł, naprawdę się opłaca. Chodzimy sobie przez 1,5 godziny z bardzo fajnym, jeszcze się nie zawaliło, z bardzo fajnym przewodnikiem, po tych wszystkich miejscach właśnie nas oprowadza. Myślę, że nie zapomniałem o żadnym. Na poziomie minus trzecim oczywiście jest parking dla prezesów, dla zarządu, jak widzicie, Mistrzostw Europy. No i przygoda jest bardzo, bardzo fajna. A jak tutaj dojechać? Tak, no bo ja się naciąłem tak, że pojechałem metrem na przystanek Stadion Narodowy, który jest bardzo daleko stąd w tamtą stronę i to nie jest wygodne. No zresztą może pokażę kawałek teraz już panoramki. Tu stadion, a tutaj jest parking pod stadionem i ulica Zieleniecka i Park Skaryszewski tam. I to jest rondo Waszyngtona. Tu mamy rondo Waszyngtona i najlepiej jest jechać na to rondo Waszyngtona, jeżeli chcemy tutaj przyjechać tramwajem albo autobusem. Tak, a tam biegnie Wisła. W ten sposób biegnie Wisła.
po tamtej stronie. Także podsumowując, bardzo, bardzo fajna wycieczka po stadionie narodowym jest za mną i opłaca się tutaj przyjść. Polecam zwiedzić albo na jakiś mecz, albo na jakiś ślub, albo na jakieś targi, w zależności od zasobności fotela. Z PGE Stadionu Narodowego, National Geographic. Głośniej się nie mogło zrobić.